Mój 85-letni dziadek założył Face'a i dodał mnie do znajomych. Dodałem, nie? Pierwsze co zrobił, zmienił profilowe swojej twarzy na jedyne, jakie miał na komputerze, na czarno-białe zdjęcie swojej twarzy. Mi to na wallu wyskoczyło, mam takie chryste, panie, już? Więc mu piszę, zawsze byłeś dla mnie inspiracją, Znicz. I od razu się pojawiło, dzięki, Znicz. Chyba czegoś nie skumałem. Ale Facebook chowa jego odpowiedź, widać tylko mój komentarz, więc ludzie mu tam zaczęli rypać. Byłeś wspaniałym człowiekiem, Znicz. A on, dzięki wielkie, Znicz. On nie kumał, na czym Znicz polega, nie? A on myślał, że tak się zdanie kończy. I on dostał tyle pozytywnych komentarzy, że się zajarał i wstawił status na Facebooka. Taki dzień jak dziś zdarza się tylko raz w życiu, Znicz. Ja myślę, dzwonię do dziadka, trzeba mu powiedzieć, co się dzieje, bo on chyba nie kuma. Nie zdążyłem, zmienił zdjęcie w tle, zanim zadzwoniłem. Na piękne zdjęcie nieba, bo jeszcze tego brakowało oczywiście. I ktoś od razu mu tam wrąbał, tam zawsze było twoje miejsce, Znicz. A on odpisał, ja też kocham Bieszczady, Znicz.